Cześć wszystkim, znowu w pomniu 7. Dalszy ciąg Raymana 3. Dobra. Idziemy dalej przez kwatery Mroknumu. Wygląda na to, że będzie dużo zabawy tutaj. O, to... Czy to nie jest Globox? Chyba nie jest Globox. Okej, Globox, wygrałeś. Okej, to źle zebrałem. Szkoda, że nie miałem combo. Ale cóż, trudno. I troszkę zawadzi wynik, ale cóż. Ale tak, Globox ma argument nie do przebicia. Dobra, nieważne. Idziemy. Okej, już chyba uszczeliliśmy. Tak, tamten pan ginie od jednego strzału, więc... Aj! Dobra. No peszek, wracamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, Globox mi wskazuje, jak daleko ostatnim razem udało mi się zajść. No to na to, że szlak go trafił. Dobra. Okej, czy tam chcę pójść? Czy tam coś jeszcze jest? Tam, gdzie Globoxa sprzątnęli? Nie, tam nic nie ma. No to idziemy tędy. O. Obecnie w komnacie przerażającej maszyny. To właśnie tutaj. Obstawić wszystkie wyjścia! Rayman nie może dotrzeć do przerażającej maszyny! Do... Rayman! Mówię Rayman! Okej? Okay. Wygląda na to, że to jest przerażająca maszyna. Co możemy zrobić? Nie wiem. Możemy strzelić w to? A, możemy strzelać w tamto. Jeżeli powoli to podbijamy. Chyba tak zniszczymy przerażającą maszynę, co? Okej. Okay. Na to, że coś w Mroknumie. Skoczył. O, przyznam się, kompletnie nie pamiętam tej walki z bossem, więc będę improwizował. Okej. Okay. Dobra. Improwizacji nie chciałbym stracić życia za bardzo, muszę się okazać przydatne później. Okej. Okay. Co teraz w ogóle przerażająca maszyna? Latajki, dobra. Dobra, no niestety też uciec. No i ty już nie uciekniesz, dobra. Wygląda na to, że puszczanie podkręconych jest mało skuteczne w przypadku tej maszyny. One dłużej lecą i przez to spowalniają szybko się tak nasze. Więc postaram się tego nie robić. Okej. Okay. Wygląda na to, że połowa maszyny za nami. Siema. Okej, okay. Będzie troszkę zabawy z unikaniem tych wszystkich granatów. Okej. Okay. Tak, zaczęliście już pewnie zauważyć, że czerwone te gesy respawnują się, kiedy otrzymujemy obrażenia. Więc nie powinno być większego problemu z tym bossem, kiedy mamy dwie tak obu zaraz obok. Dobra, jeszcze mamy dalej. W sumie nawet nie patrzę na te wskaźniki u góry. Koncentruję się tylko na unikaniu strzałów. I masakruję przycisk strzału. Co może pewnie słychać. Okej. Okay. W
sumie bomby chyba są najgorsze. A, najtrudniej uniknąć. O, dobra. Okej. O, okej. Przerażająca maszyna zaczęła częściej strzelać. Troszkę może być utrudniać zadanie. Już poruszanie się sprawia, że puszczam podkręcone, co spowalnia szybkość strzelania. Okej. Ale dam radę. Okej. Ładne i łatwiejsze. A nie, już myślałem, że się wylosowały strzelacze. Ale nie, znowu granaty, dobra. Damy radę. Świetnie. Okej, złap, dzięki. Okej. Życie. Uwaga. Powoli, powoli. Okej, to była cała przerwa. Co przyszło? Jeżeli zniszczysz fabrykę, zginiesz wraz z nią. Czas opróżnić zbiornik. Okej, ciekawe, o co mu chodziło. No, tak jak mówiłem. Zebranie tego zielonego bez kombo mocno. Popsuło pół. Okej, dobra, wygląda na to, że trzeba uciekać. Okej. Ha. Okej, hopla! Skocz. Okej. A dobra, dobra. Tak, gadam głupoty, ale... Staram się skupić, żeby nie zginąć! Tak, troszkę tam pogubiłem się na początku. O nie, znowu to. Okej, balony! Balony, uratujcie mnie! A tam miałem skoczyć, dobra. Okej. Okay. Game over. Chyba pierwszy raz czas tego let's playa, ale dobra. Razem postaram się bardziej. Trzeba powiedzieć, że kompletnie zapomniałem o tym poziomie. Kompletnie nie pamiętam, że było coś takiego. Więc troszkę mnie to zaskoczyło. Ale dobra. Do przodu, biegnij Rayman. Jakby zależało od tego twoje życie. Ach, rozumiecie taki dowcip. Okej. Hopla, hopla. Góry, do góry. Nie mam liny. Nie wiem, o co mu chodzi. Przodu, przodu. Tu mi nie powiedział, jakie będą konsekwencje zniszczenia potwornej maszyny. To nie fair. Okazuje się, że są potworne. Chyba lepiej, że jestem sam. Nie widzę jakby sensu w jakimkolwiek... sposobu, w jakimkolwiek Globox mógłby mi teraz pomóc. Okej? Okay. Coś im się chyba pierdyknęło. Aha! No i co teraz robisz, Andre? Reflux. Moc tego starożytnego berła.
Leptys. Przyzywam cię, Leptysie, władco mroków, panie wszystkich knarenów. Przybudź i przekaż mi swoją moc. To jest takie proste. Po prostu wystarczy pomachać laską na jakiejś wieży i ci Bóg przekazuje swoją moc. Taki jakiś swój. Okej. Szkoda, że Rayman tego nie zrobił. No dobra, już wiemy, kto będzie ostatecznym bossem. Fajnie, nie wystartowałem czasomierza. Okej, czy jesteśmy w kolejnej rundzie? Tak, jesteśmy w wieży Leptysa. Zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj coś? Nie, nic. Dobra. Dobra. Zanim będę. Jednak zanim pójdę dalej, muszę wspomnieć o tym sekrecie, o którym mówiłem. W sumie to nie jest nic wielkiego, ale jest bardzo ciekawe i zabawne. Więc będę chciał wam go pokazać. A pokazanie go wymaga tego, aby zdobyć 40 tysięcy punktów w ostatnim rozdziale, czyli w wieży Leptysa. Przed dojściem do ostatniego bossa. I według większości teorii, jak odblokować ten sekret, właśnie trzeba, tak właśnie polega na zdobyciu tych punktów. Niestety może mi się to nie udać za pierwszym razem, więc tutaj zrobię cięcie. I pewnie będę nagrywał to tyle razy, ile będzie podejść, aż w końcu uda mi się to odblokować. Więc tak, następny film może być troszkę później, niż mógłby być w innym przypadku. Okej, ale w każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę. To była Kwatera Mroklumów. W następnych odcinkach wieża Leptysa z, mam nadzieję, odblokowanym sekretem. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę jeszcze raz i na razie. Cześć.